Witam w siódmym odcinku Za Rzeczy 26. Zapraszam do oglądania, Łukasz Trąbka. Jesteśmy po meczu z Turem. Dominacja. Chyba się wszystko udało. Tak, zdecydowanie dominacja. Jesteśmy świeżo po meczu. Myślę, że Tur przyjechał w zwosobionym składzie. Zdecydowanie zdominowaliśmy przez całe 90 minut, nie mieli nic do powiedzenia tak naprawdę, więc jak najbardziej na plus dla nas. Pierwsza połowa, posiadanie piłki ogromne, ale jednak tylko jedna bramka. No tak, tak, tak. Zanim zdążyliśmy ich jakby rozpracować, ustawili się bardzo nisko. Ciężko było się przebić przez tą defensywę mimo wszystko. No i w końcu udało się tam w końcówce pierwszej połowy, jak dobrze pamiętam, czy tam w 30 minucie jakoś mniej więcej Kamil Zalewski skończył główką na 1-0. Czy coś trener powiedział wam ważnego w przerwie, co pozwoliło otworzyć na nowo ten mecz tak naprawdę? No tak, na pewno poprawiliśmy grę w ten sposób, że powinniśmy szybciej grać. Szybciej zmieniać stronę na jeden kontakt, wychodzić na pozycję, gra bez piłki była kluczowa. Także tak, tak, takie słowa padły w szatni w przerwie meczu. Dużo nowych twarzy, można powiedzieć, w drugiej połowie. Dużo zmian, powiewy świeżości. Ty z asystą. Jaki był to dla ciebie ten mecz? Dla mnie mecz był bardzo dobry. Myślę, że całkiem nieźle zagrałem. Właśnie na 1-0 dałem asystę dla Kamila Zalewskiego. Później po przerwie wywalczyłem rzut karny na 2-0, także już ta gra się otworzyła i zdołaliśmy strzelić 6 bramek. 5 w drugiej połowie. Zaległy mecz odrobiony. Pewnie to tak trochę w głowie inaczej, gdy patrzysz na tabelę i jednak tylko 2 punkty straty do lidera. No tak, zdecydowanie jednak coś w głowie mieliśmy, że musimy koniecznie wygrać ten mecz zaległy, żeby się zbliżyć do lidera, którym jest KS Wasilków. Udało to się z dużą nawiązką, 6-1, wynik bardzo pozytywny, także jesteśmy zadowoleni. Spodziewaliście się takiego wyniku? Myślę, że tak. U siebie jesteśmy bardzo mocni, potrafimy grać w piłkę, także tak, spodziewaliśmy się. Właśnie dlatego, że Tur też przyjechał osłabiony, to mieliśmy zdecydowanie łatwiej. To może powiedziałbyś o swoich początkach? No, moje początki z piłką to już od mojego dzieciaka grałem w piłkę. Na początku w LZS Narewka, później przeprowadziliśmy się z rodziną do Pisza, tam grałem w Huraganie Pisz. No i później przeszedłem do Jagiellonii Białystok w wieku 12 lat. Czyli piłka nożna podążała za tobą? No tak, tak, tak to się potoczyło. Dariusz Bajer mnie sprowadził do Jagiellonii. Tam spędziłem kilka lat, więc jestem zadowolony. Miałeś jakiegoś trenera, który tak zapadł ci miło w pamięci? Myślę, że właśnie był to trener Dariusz Bajer. Na pewno dużo mnie nauczył techniki. Między innymi on stawił właśnie na tą technikę. Ale również później był trenerem Wojciech Kobeszko, który jest bardzo, bardzo dobrym trenerem i także dużo pomógł w tej piłce juniorskiej. Aktualnie pełnisz rolę wahadłowego. To była twoja pozycja od dzieciństwa? Czy jednak coś się pozmieniało? Pozmieniało się. No, na początku grałem z przodu więcej, tak na dziewiątce właśnie, to tak jak w sumie wszystkie dzieciaki. Jako napastnik, później już w dalszych etapach przygody z piłką grałem właśnie na skrzydle, na wahadle i tak teraz w Igrach Suwałki gram. Jak to się stało, że tutaj przyszedłeś? Zadzwonił do mnie trener Kamil Lauren, że będą zbudować drużynę na czwartą ligę właśnie. No i w sumie długo się nie zastanawiałem. Z chęcią tu przyszedłem, wiedziałem, jakie tu są warunki, także jestem zadowolony z tego. Nie żałujesz decyzji? Nie żałuję decyzji, zdecydowanie. To jak po tym pierwszym sezonie się tutaj czujesz? No, pierwszy sezon był różny, wiadomo, jeszcze nie była ta kadra taka do końca zbudowana.
Nie wszystko wygrywaliśmy. Nie było to do końca tak, jak miało być. No ale myślę, że teraz to idzie w dobrym kierunku i jesteśmy coraz lepsi. Czyli czuć tą różnicę? Myślę, że czuć, że dużo zawodników bardziej doświadczonych przyszło na ten sezon. Mocne nazwiska, którzy pograli tam wcześniej, w przyszłości w piłkę, więc dało to duży plus dla nas. Jak? Czy mieszkasz w Suwałkach? Dojeżdżasz na treningi? Na pewno to trochę też widzów interesuje, bo wiemy, nie wszyscy są zawodnicy z Suwałk. Mieszkam w Suwałkach właśnie wraz z Marcinem Fedorowiczem, Krzysiem Cudowskim, ze Skarem Osiepiukiem. Mamy tutaj mieszkanie, także codziennie jesteśmy na treningach dojeżdżając z Suwałk właśnie. Czyli taka zgrana paczka się zgrana stała. Paczka, tak, zgadza się. Teraz skład wszechczasów. Na jakim będziesz ty trenerem? No myślę, że będziemy grać piłkę ofensywną. Moja formacja to 4-3-3, takie właśnie ofensywne. Zacznę od bramki i będzie to Buffon. Czyli włoski profesor, nie znający starości. Dokładnie tak. Na prawej obronie będzie to Dani Alves. Dużo zawodników również u mnie będzie z Barcelony, jestem kibicem Barcelony. Ale tej takiej starej, legendarnej, że tak powiem. Tak. Taki właśnie bardziej taki, no, co wtedy zdobywali te Ligi Mistrzów, co ich oglądałem bardzo często. Najczęściej w sumie jak oglądałem mecze piłkarskie, to Barcelona, tak. Za dzieciaka przed telewizorem i FC Barcelona. Tak, jest, dokładnie. Stoperem będzie prawy, półprawy stoper Carles Puyol. To będzie, myślę, że kapitan tej drużyny. Drugim stoperem będzie tutaj, mam takiego zawodnika, którego darzę z sympatią z ekstraklasy byłej. Będzie to Manuel Arboleda z Lecha Poznań. Lewym obrońcą będzie Jordi Alba. Teraz przejdziemy na tą trójkę. To z jakimś ofensywnym pomocnikiem, defensywnym? Jak to zamierzasz rozplanować? Z defensywnym myślę, że na szóstce zagra u mnie Xavi, obecny trener Barcelony. Następnie w środku pola zagra jego przyjaciel Andres Iniesta. I jeszcze obok nich zagra Pirlo, włoski profesor. Z przodu na prawym skrzydle Leo Messi oczywiście, najlepszy piłkarz świata. Na lewym skrzydle dam taką legendę Ronaldinho. No i na dziewiątce będzie u mnie Zlatan Ibrahimović. 41 lat, 42 już chyba, 41 lat miał, jak kończył karierę. Bóg piłki, myślę, taki, no, taki, jak on sam siebie nazywa. Myślisz, że kiedyś będziesz trenerem? Wiadomo, jest to za wcześnie na takie gdybanie, ale czy dajesz sobie taką możliwość? Myślę, że chciałbym spróbować. Na pewno nie jest to jakieś tam łatwe. Trzeba mieć dużą do tego motywację, chęć pracy z ludźmi, z zawodnikami, dobrze się dogadywać. Ale myślę, że w przyszłości chciałbym tego też spróbować. Pewnie będąc młodszym zawodnikiem, no jednak nie skupiałeś się na pracy trenera, że to jest aż tyle. Teraz chyba to dostrzegasz. Dostrzegam, tak. Tak jak widzę właśnie w klubie tutaj na Dwigrach Suwałki, widzę, ile trenerzy mają pracy. Dużo analiz, treningów, konspektów przeprowadzić, więc myślę, że nie jest to jakieś takie łatwe, ale dla ambitnych jak najbardziej. Wchodząc do szatni, widać te konspekty, widać ustawienia, jakieś próby zagrań, jak to ma wyglądać. Jest to dla ciebie jako zawodnika ciężkie do przyswojenia, czy jednak przychodzi ci to łatwo? Ja myślę, że tylko dla zawodnika nie przychodzi to ciężko. Dla mnie tutaj w Wigrach mamy bardzo dobrych trenerów, którzy potrafią to dokładnie rozrysować, abyśmy wiedzieli, co mamy robić i tego się trzymać. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie. Zapraszam do oglądania.
A z tego miejsca nominuję mojego kolegę z mieszkania, Marcina Fiedrowicza. Pozdrawiam.